jesteśmy na jarmarku wielkanocnym. Mamy tutaj dzisiaj mnóstwo wyrobów związanych i ze świętami, i niekoniecznie ze świętami, aczkolwiek wyroby wędliniarskie, swojskie, sery, hałwy, ozdoby świąteczne. Możemy tu również kupić jakieś upominki, powiedzmy prezenty pod, na zajączka. Także wiele się dzieje. Dla dzieci mamy karuzelę, która jest dzisiaj darmowa, ale co najważniejsze, dla dzieci mamy warsztaty w namiocie, który jest za nami, gdzie dzieci mogą, powiedzmy, pomalować pisanki, pomalować baranki. Jest, widać tam duża frekwencja. Na jarmarku jak zwykle drewno z ceramiką, to jest mój taki motyw przewodni. To są deski do serwowania serów, wędlin, a także miseczki na przekąski, na przegryzki, podstawki, podgarnki, małe, duże. Nowością bransoletki, które to jest połączenie właśnie i ceramiki, i drewna, czyli ciągle ten sam temat. Nowe wzory, szczególnie na ten jarmark, jeden nowy wzór deski w kolorze bordo. Jesteśmy stąd z Chorzowa, więc można nas tu łatwo też znaleźć w pracowni na Katowickiej. Na naszym stoisku inspirowane miłością przygotowałyśmy na dzisiaj przytulanki, króliczki, jeżyki, poduszki uszatki. To są takie nasze króliczkowe poduszeczki. Dodatkowo mamy dekoracje wielkanocne, wszelakiego typu poprzez stroiki w doniczkach, drzewka wielkanocne oraz trzy te zajączki. Wszystko jest ręcznie robione przeze mnie oraz przez moją mamę. Jesteśmy firmą, która jest rodzinną firmą i produkujemy wszystko we dwie. Własnoręcznie robione maskotki na szydełku. Nudziło mi się w domu w trakcie pandemii i tak sobie wpadłam na pomysł, że spróbuję czegoś nowego. Co prawda na początku nie było łatwo, ale jak już załapałam, o co w tym chodzi, to jakoś poszło i teraz tak się odstresowuję, tak sobie spędzam wolny czas. Generalnie właśnie nie spodziewałam się, że aż tyle maskotek mi pójdzie i cały czas na bieżąco dorabiam. Mam tutaj owieczki, zajączki, czapki miałam, pszczółek, dużo breloczków, dużo miałam. No dużo tych maskotek, ale właśnie większość mi już poszła i cały czas na bieżąco robię. Na pewno dzisiaj zaśpiewamy wszystkie nasze przeboje. Chcielibyśmy jeszcze więcej, ale czas nas oczywiście ogranicza. Mamy też ze sobą piano, a więc na pewno na początku zagram coś na pianie, coś co znacie. Będzie to na pewno jakiś cover fajnego przeboju. Będą Czerwone Róże, będzie Jesteś Moim Aniołem, będą Serduszka 2 i mam nadzieję, że każdemu coś przypadnie do duszy i wszyscy będziecie się świetnie bawić. Dzisiaj tutaj na jarmarku wielkanocnym w Chorzowie razem z Mateuszem zagramy troszeczkę utworów z mojej autorskiej płyty. Będą również covery, standardy jazzowe, standardy muzyki rozrywkowej, polskiej, zagranicznej, także myślę, że będzie można się troszeczkę pobujać melodyjnie, wesoło. Bardzo fajnie jest tutaj wrócić właściwie po 3 miesiącach. Byłem tutaj w Chorzowie u Państwa pierwszy raz w grudniu podczas jarmarku bożonarodzeniowego, także wracam już tutaj przed Wielkanocą. Także fajnie, już będzie tutaj wystąpić, znowu zagrać. Dzisiaj wiesz, podsumowanie trochę mojej kariery estradowej, to trwa już tyle lat. Dawno też niektórych kąsków nie śpiewał, także będę się śpiewał coś nowszego i coś starego. Tak, wiesz, to do posłuchania, trochę do ponucenia, trochę do pokolebania się, no, żeby było radośnie. Jest mi bardzo miło, że mogę tu gościć u Was i Chorzowianie zawsze dopisują. I to jest fajne, to jest budujące i to daje jakby energia, radość życia. I to, że to co się robi, ma sens. Dzisiaj wydaliśmy 230 porcji, żuru było naprawdę sporo i jeszcze brakło, więc cieszę się, że ludziom smakowało, że pozytywnie ocenili. Żur Wielkanocy trochę inny w moim wykonaniu, ale myślę, że bardzo wszystkim smakował. Kochani, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych,
Życzę Wam wesołych, zdrowych, absolutnie jajcarskich świąt wielkanocnych i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce, wiosennie, letnie, na koncertach okolicy. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. Z okazji zbliżającej się Wielkanocy razem z Mateuszem Badurą życzymy wszystkiego dobrego, spokoju, radości, także wesołych świąt. Słuchajcie, mieszkańcy Chorzowa, życzę Wam, żeby ta wiosna była super fajna po tej długiej zimie, żeby było ciepło, radośnie, żebyście się do siebie uśmiechali i byli do siebie życzliwi. I łaskawi do samych siebie też, bo jak jest powiedziane, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, to musisz najpierw siebie pokochać i uśmiechać się do siebie, żebyś się uśmiechał do wszystkich wokół. Tego Wam życzę, żeby ta Wielkanoc była po prostu szczęśliwa, czyli błogosławiona. Drodzy chorzowianie, wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych, błogosławionych świąt, słonecznych, wszystkim paniom oczywiście mokrego śmiergustu, no i dużo, dużo zdrowia. Proszę Państwa, ja z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych chciałem Państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt, aby te święta były okazją do odpoczynku, do spędzenia ich w ciepłej, rodzinnej atmosferze, no ale też przede wszystkim do nabrania sił do dalszej pracy.